Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale AgroDave93. Ładny, słoneczny dzień. Teraz ostatnio takie widzę, że są tylko. Wczoraj miałem szybki wyjazd z Sampusiem na usługi. Tak, jeszcze u gościa leżała pszenica oścista. Przyjechał, żeby mu to skosić. Nie ma problemu, daleko nie było. Sampuś gotowy, zwarty zawsze jest do pracy. No i przyjechałem sobie z Sampusiem, no to trochę tam porobiłem przy tym moim smerfiku. Tak to nazwaliście go na komentarzach i taka też nazwa tego traktorka będzie. Już naklejki są dorobione, muszę tylko je jechać odebrać. I co będziemy dzisiaj działać? Dzisiaj będziemy działać błotniki przednie, bo chciałbym wam pokazać mój patent na przerobienie dźwigni podnośnika. Jest już to przerobione. Dzisiaj sobie byłem już na zakupach w mieście. Kupiłem śruby 10-9 do montażu przednich błotników. I trzeba będzie przedłużyć tam wsporniki lekko i dorobić mocowania na dole. I jesteśmy w domu. Oczywiście błotnik trzeba będzie zwężyć potem na samym końcu i pomalować, ale to już jest drobnostka. Kupiłem też wentylator do kabiny, będziemy go sobie montować, jeszcze nie wiem gdzie, w którym miejscu, ale będziemy. I przyszedł mi zaczep, ten trójkątny na tył już jest założony, zaraz wam go pokażę. I pokażę wam moją przeróbkę tutaj dźwigni od podnośnika, jak to fajnie mi wyszło prosto i fajnie, można powiedzieć, prosto i fajnie i wszystko mamy teraz pod ręką. A jak to wygląda, już wam pokazuję. Zobaczcie. Taka prosta konstrukcja. Tutaj sobie idzie. Tutaj jest spawany spornik z regulacją na dwa otwory w razie W. Ale tak sobie wymierzyłem tutaj ten łącznik, żeby to było zrobione tak, jak powinno być. Tutaj mamy dźwigienkę zakończoną gałką, podobną bardzo do tych, które są tutaj, jak widać. Nie wiem, mam jeszcze okrągłą, ale ta mi bardziej spasowała. I co tutaj widzimy? Tutaj widzimy element wykorzystany od mojego esioka, który był przy silniku, który zdemontowałem, bo to tylko utrudniało pracę pompy. Tuleja, wałek w środku. Tutaj to cały ten element tutaj do tej tulei, to jest wszystko gotowe, to tylko przykręciłem. W środku ośka, ta również, która była w tym wesioku. Zrobiłem sobie tutaj tylko zrobiłem tą blaszkę. Wywierciłem z drugiej strony podkładka, z drugiej podkładka, żeby to po prostu nie chodziło w tym. Dźwignia dostałem chyba też po esioku, już nie pamiętam, chyba od tego starego rozdzielacza, to się urwało, który był w nim. I to wystarczyło ją tylko tutaj wygiąć, bo tak na proste to nie bardzo, ale wygięta jest super. O, widzicie, trochę jest tak i tak. Najmadli ją wygiąłem, pospawałem wszystko, troszkę wyszlifowałem. Tutaj jest materiał, tu jest materiał. Tutaj też, jak widać, skróciłem tą dźwignię, obciąłem, dospawałem tą i pracuję w pełnym zakresie. Podnosimy. O, tak można sobie nawet, to jest już pełny zakres, opuszczamy. Podnosimy, opuszczamy. Tak to działa. No i przyszedł zaczep trójkątny. Jeszcze muszę sobie nowe cięgiełko kupić kategorii pierwszej do maszyn i do właśnie tego zaczepu, bo to jest troszkę za długie. To 60 to jest w ogóle za długie. Zostały rozruszane te łańcuchy tutaj, ale chyba ten jest ok, ale tutaj jest chyba gwint pozrywany, bo bardzo ciężko chodzi, będzie trzeba wymienić tutaj ten napinacz. Najprawdopodobniej od Farmota kupię dwie sztuki nowe i założymy dwie nowe z tatą, będzie git. I tyle. Na razie to jest tyle. Tu jest zrobiony. Tu jest ta dźwignia zrobiona. Teraz trzeba się brać za błotniki przód.
Naklejeczki przyjdą, będą tutaj oryginalne. Tu naklejone, tu naklejone. Zrobiłem sobie indywidualny napisak Red 93, tak jak mam tam na drzwiach, ale w kolorze niebieskim, do tego traktorka. No i tu na dachu będzie Smurfik napis. Także tak to wygląda. Tutaj mamy śruby długie 10-9 z nakrętkami do tego. I będziemy sobie robić błotniczki. Także ja sobie przynoszę tutaj błotniki, zaraz sobie zwymiaruję, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jak to będzie pasować. I teraz bliżej ukończenia. Ktoś się tam pytał o radio. Radio będzie, tak. Tylko tutaj. Radio będzie tu na tym błotniku, tak. O, bo tu widzicie jest półeczka. Dotąd, dopiero tu jest szyba, także dotąd będzie radyjko zrobione z głośnikami. I dotąd, tak żeby nie, żeby tu już jak się drzwi otworzy, żeby tu była wykładzina, będzie tak na takiej długości radyjko i wystarczy. Ale to wszystko w swoim czasie, nie wszystko naraz, bo naraz to wiadomo, że się nic nie zrobi od razu. Trzeba czasu i pieniędzy, jak to mówią, i pieniędzy. Także ja sobie idę po błotniki, przymierzam i zobaczymy co z tego wyjdzie. No i zobaczcie, błotniki już siedzą. Tutaj wstępnie tak przykręcone, oczywiście to musi dość tutaj ścisnąć i dopiero wtedy sobie obetnę i przykręcę, ale tak już wstępnie są ustawione. Tu będzie trzeba błotnik tak ciachnąć po tym, bo będzie oznaczyć tak ładnie i całego przyciąć, wyszlifować i tyle. Tutaj to nie zostaną tak jak są, nie będę ich tak znowu robił, wiecie, żeby tu był po samym tym, niech będzie trochę luzu. No i tutaj też pod oponą bez problemu luz jest, trochę go podwyższyłem, jeden jak i drugi jest tak samo zrobiony. Teraz tylko trzeba się schylić i zerknąć pod spód, jak to wymyśleć. Tutaj jest coś, jakaś dziura, tylko nie wiem do czego to ona jest. Tutaj też coś jest, ale to nie wiem do czego. Ogólnie to miałem, no widzicie, że tutaj to niedużo tak brakuje znowu, żeby no, tu dospawać tak i tak, taki jakby trójkąt, jakby nie trójkąt, tylko o, taki 90 stopni jak kątomierz zrobić i przykręcić po prostu tutaj do śruby, tu przyspawać na stałe do dołu zwrotnicy i powinno być git. Nic nie powinno się tutaj wydarzyć. O, przynajmniej widzę teraz spód i nieulany. Zobaczcie, macie tam przystawkę dawałkową. I tutaj wałek wam wychodzi od spodu, silnik, to łączenie i skrzynia połączona z mostem tylnym. Czyli to co wychodzi z tyłu to jest tak naprawdę most. Z mostu wychodzi ten tutaj wałeczek na eleganckości. Szkoda, że to nie wychodzi do napędu, bo bym mu napęd jakiś dołożył tutaj. Szkoda, że tego do napędu nie da się zastosować, żeby to chodziło z kołami tylnymi, ten wałek, bo to jest wałek niezależny, chodzi od obrotów silnika, a tutaj by musiał być wałek zależny od obrotów kół. I kurde, zmyślałby tu napęd, bo tak naprawdę, powiem wam szczerze, znalazłem pewną ciekawostkę i okazuje się, że te traktorki były sprzedawane również jako pod nazwą SM Compact w Skandynawii. Tylko tyle, że one miały tył taki sam, kabinę praktycznie taką samą jak ten mój Bertolini. Tylko, że miały inny silnik. Miały silnik Mitsubishi czterocylindrowy. Ten jest włoski, oryginalny Transit trzycylindrowy, a tamte miały Mitsubishi trzycylindrowego, znaczy czterocylindrowego. I najlepsze jest to, że wychodziły z napędem. SM Compact 402 to jest coś takiego jak ten właśnie mój,
że bez napędu, a SM Compact 404 jest z napędem i to by było fajne rozwiązanie, żeby ten wałek zastosować tu do napędu, to zawsze od jakiegoś mini traktora napęd można by było założyć i zgrać, no, ale to jest roboty za dużo, nie wiem jak tam by trzeba w tej skrzyni przerabiać, żeby ten wałek zrobić zależny od kół, także dam sobie na razie spokój. Jest, jak jest, będzie wałek z przodu i nie będzie mi tam napęd znowu niepotrzebny do tych robót, które on będzie wykonywał. Także cóż, no biorę się za resztę myśli twórczej i kombinuję, jak to tutaj zrobić, żeby było dobrze zamocowane. I naklejeczki już są. Jest już wszystko tak powinno być. Tak w oryginale. A tutaj nazwa Smurfik. Tutaj mamy standardowo na drzwiach Agro D93, tylko tym razem niebieskie. Tutaj na dachu i z tyłu też jest Smurfik. Ej, już jest indywidualnie zrobiony. Naklejeczki są. Miałem jeszcze tutaj smurfik walnąć, ale tam mam naklejki, ale to już za dużo by tego było. I jest. Wreszcie wygląda tak należy. Z naklejkami już wszyscy będą z nami wiedzieli, co to jest. Co to za firma traktorka. I jak ten traktorek się nazywa przy okazji. Słońce akurat świeci mi na tą stronę. Także szybki rzut. Szybka robota. Naklejki jest. Naklejki są. Także możemy robić dalej błotniki. Te mocowania dolne lecę, bo już się wieczór zbliża. A chcę to dzisiaj jeszcze skończyć. No, błotniczki są już umocowane. Tutaj przymocowane na dole. Tak się to prezentuje z błotnikami. Jest git. Teraz tylko trzeba je tutaj leciutko przyciąć. Nanciki z jednej, z drugiej. Oczyścić, pomalować i finito. I dobrze skręcić przede wszystkim muszę. Bo są dopasowane. Nawet, że to ładnie siadło. A niech będą. One idealne nie były, ponieważ to były przeróbki pod Jinmę. No to je przerobiłem pod niego, niech będą jakie są, to są, ale są. Są gite sobie. No i można by rzec, że Smurfik w 95% jest już ukończony. Na dzień dzisiejszy prezentuje się tak. Jeszcze tutaj mam naklejek, muszę sobie je pochować, może się kiedyś przydadzą do czegoś, może nie. Ale prezentuje się już tak. Błotniki są, są pomalowane, pomalowane na niebiesiutko. Są skrócone, tak jak widać, o tyle samo obydwa. I będą. No a te wieś to będzie. To nie są idealne błotniki, bo takich też nie miałem. Jakbym chciał idealne, to bym musiał kupić nowe całkowicie. I dopiero z nich tworzyć coś innego. A tak to te są z odzysku, zostały to. Wreszcie się przydały do czegoś, można powiedzieć. Jestem zadowolony z efektu. Przycięte, przycięte. Gołej opony nie ma. Chlapać na kabinę już nie będzie. Tak to było wcześniej. No i tak to się prezentuje ten Smurfik. Jeszcze tylko mówię, muszę sobie zrobić tutaj wzory na masce. Na samej górze, ale wzory będą w kolorze niebieskim, nie czarnym. Będą wzory w kolorze niebieskim, tak jak on. No i co? Jak wam się podoba? Smurfik. Jeszcze tylko tablicy brakuje, ale to już w piątek będziemy mieli TKI, numery. I będzie wszystko cac, już można by rzec. Cacanie, o.
Mi się podoba efekt. Mnie między tym, co była, co jest, to jest nieba ziemia. Choć i tak nie był naprawdę zły. Tutaj to można powiedzieć, że tylko kosmetyka względem T25 była. Rysiu, podoba ci się traktor? Nie. On to już mówi, kocicy nie ma to. Już po marcowaniu, Rysiu, idź. Dzieci narobiłeś na wiosnę. Wiecie, ile kotków takich biega podobnych do niego? To jest głowa mała. Także to by było dzisiaj na tyle. Robota zrobiona. Traktorek, można powiedzieć, 95% skończony. Jeszcze tylko to audio i ten wentylator zamontować. I halogeny zmienić na przodzie na LED-owe, a z tyłu dołożyć LED-owe. Ale to jak będzie zabudowa tutaj radia, to wtedy sobie włącznik halogenów zrobię tutaj właśnie w tej zabudowie. Także to było na tyle. Błotniki zrobione. Dźwignia od podnośnika przerobiona elegancko, teraz jest pod ręką. Zaczep już mamy, tylko cięgło jeszcze muszę kupić na kategorię pierwszą. Trochę krótsze niż to, co mam obecnie i będzie cacanie. A widać po mnie, że trochę się człowiek musi narobić, żeby to było i wyglądało jak należy. Także cóż, to było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.